jak na rynku głównym, babski rynek, nieistniejąca już restauracja Wigry. To tylko niektóre z miejskich krajobrazów sprzed lat, które można było oglądać na wystawie fotografii Romualda Szwajkowskiego i Jana Roszkowskiego. Fundacja Art SOS, która na co dzień promuje twórczość młodych artystów, tym razem postanowiła cofnąć Suwałczan w przeszłość. Prezes fundacji Alicja Roszkowska, by uczcić stulecie urodzin swojego teścia, fotografa Jana Roszkowskiego, i 70-lecie założenia przez niego zakładu fotograficznego w Suwałkach, wyjęła z rodzinnego kufra zalegające od dziesięcioleci szklane negatywy i błony fotograficzne. Druga część wystawy powstała z kolei na bazie rodzinnego albumu państwa Szwajkowskich, potomków doskonale znanego w Suwałkach aptekarza i kronikarza Romualda Szwajkowskiego. Wybrano z nich fotografie przedstawiające Suwałki takimi, jakie były po II wojnie światowej. Ocalone kadry mogliśmy podziwiać podczas sobotniej wystawy w hotelu Velvet, która okazała się sporym sukcesem. Fundacja opracowała też katalog Suwałki i Suwalczanie lat 1947-1967 w obiektywie Jana Roszkowskiego i Romualda Szwajkowskiego. Jego koncepcją i opracowaniem zajęli się Piotr Kuczek we współpracy z historykiem Andrzejem Matusiewiczem. Co trzeba było zrobić z tymi zbiorami? Przede wszystkim zaprosić Państwa i większość z Państwa pewnie pamięta to nasze nieco chaotyczne pierwsze spotkanie w czerwcu, kiedy to wszyscy mówili jedni przez drugich, bo nie mogliśmy się nasłuchać Państwa opowieści o tych nieistniejących już Suwałkach, wyświetliwszy po raz pierwszy publicznie te archiwalne zbiory. Potem zaczęliśmy wyławiać pojedynczo Państwa, niektórych, nagrywać, spisywać te wszystkie wspomnienia, bo te wszystkie zdjęcia, większość z nich to już są miejsca nieistniejące. Gospoda pod kłosem nieistniejąca, synagoga nieistniejąca, restauracja Wigry nieistniejąca. To miejsce nawet, w którym jesteśmy, też już jest na miejscu nieistniejącego obiektu. I tak to właśnie łączymy przeszłość z dzisiejszym czasem. Wystawie towarzyszyła też projekcja filmu. Spory wkład w jego realizację mieli mieszkańcy naszego miasta, którzy opowiadali autorom filmu o prezentowanych w nich miejscach. Tak naprawdę bohaterami tego wszystkiego to jesteście Państwo starsi. Bez Was nic byśmy nie mogli zrobić i te zdjęcia by były już nieme. I to Państwu starszym, najlepsi Państwo po 60, to Wam dedykujemy tytuł naszego projektu – Portret Suwalczan po pół wieku. Jednodniowa wystawa skłoniła też współczesnych mieszkańców do wspomnień, ale i refleksji. Ja pamiętam Suwałki z lat 70. i końcówka lat 60. Czy mogę powiedzieć, że te pół wieku to akurat troszeczkę więcej ja mam lat. Ale szanowni Państwo, to również jest doskonała okazja do tego, żeby chwilę zastanowić się i zobaczyć, jak się Suwałki zmieniły w tym minionym okresie, jako przeszły transformacji. Sobotnie wydarzenie nie kończy projektu. Wiele historii, jak czytamy w katalogu wystawy, jest jeszcze niedokończonych. Z tego powodu archiwum zakładu Foto Roszkowski jest otwarte dla tych wszystkich, którzy chcieliby dopisać własną kartę.